Projekt transgraniczny Interreg Litwa-Polska, integracja publiczna dla osób cierpiących z powodu wykluczenia społecznego w Alitusie i Białej Piskiej, którego beneficjentem jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białej Piskiej, zbliża się do finiszu. Po roku intensywnych działań własnych i wspólnych w postaci warsztatów, wykładów i wyjazdów skoncentrowanych tematycznie wokół czterech obszarów, jakimi są kulinaria, sport, kultura i wolontariat, wypracowane zostały rezultaty w postaci wydania książki z sekretnymi przepisami kulinarnymi i oddania do użytku nowej siedziby seniorów w obu miastach, wyposażonej w meble, sprzęt komputerowy i grający. Działania własne rozpoczęły się warsztatami ze specjalistką do spraw żywienia człowieka, fizjoterapeutą i dietetykiem, Beatą Romanowską, która podzieliła się ogromną dawką wiedzy popartą praktycznymi ćwiczeniami. Członkinie grupy zgłębiającej dziedzictwo kulinarne poznały zasady prawidłowego żywienia w oparciu o piramidę zdrowego żywienia i aktywności fizycznej oraz budowania jadłospisów na podstawie analizy składu produktów spożywczych. Uczestniczki miały również możliwość skorzystania z indywidualnej konsultacji z dietetykiem. Realizatorem tego zadania był dwór Kaliszki, którego piękne wnętrza i niepowtarzalna gościnność uprzyjemniły pobyt kursantkom. Podczas zajęć sportowych seniorzy poznali trening ogólnorozwojowy na matach i trening cardio w postaci zumby, dzięki którym mieli możliwość zmierzenia się z różnymi formami aktywności fizycznej, dobranymi w taki sposób, aby każdy mógł znaleźć coś dopasowanego do własnych potrzeb. Zajęcia sportowe prowadziła Natalia Kucisz, założycielka firmy Wonderland, fabryka kreatywności w Piszu. Pierwszym wspólnym wydarzeniem zorganizowanym w ramach projektu była Noc Świętojańska. Dwie 20-osobowe grupy seniorów z Alitusa i Białej Piskiej spotkały się, aby wspólnie świętować Dni Kultury w Białej Piskiej. Bogactwo i różnorodność tradycji ludowej regionu Warmii i Mazur została przybliżona grupom podczas warsztatów poprowadzonych przez Piskie Stowarzyszenie Miłośników Kultury Mazurie. Pobyt uatrakcyjniły wieczorki integracyjne i wspólna wycieczka do ogrodów z pasją i Mazurskiej Izby Regionalnej w Marcinkowie. Druga wizyta seniorów z Litwy w Białej Piskiej skupiała się wokół aktywnego stylu życia. Pobyt rozpoczęła polsko-litewska kolacja integracyjna w hotelu Nadpisu. Aktywny relaks zapewniła wycieczka do parku wodnego Tropikana w hotelu Gołębiewski w Mikołajkach oraz spacer po porcie Ufaryja w Rucianym Nidzie. Kolejnym wyzwaniem był udział w letniej spartakiadzie seniorów w Parku Miejskim w Białej Piskiej. Cztery mieszane drużyny rywalizowały ze sobą w specjalnie przygotowanych konkurencjach. Wszyscy otrzymali pamiątkowe medale z rąk Beaty Sokołowskiej, burmistrz Białej Piskiej, a kapitanowie drużyn odebrali puchary. Instruktorzy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury przygotowali wieczorek taneczny, na którym seniorzy mogli poznać się jeszcze lepiej i nawiązać przyjaźnie. Aktywny weekend zakończył rejs z mędkiem po jeziorze Roś. Alitus również okazał się bardzo gościnny. Podczas wyjazdów na Litwę seniorzy z Białej Piskiej mogli odkryć jej prawdziwie kulturalne bogactwo. Trasa zwiedzania zawiodła ich do takich punktów jak Muzeum Etnograficzne, Cmentarz Zasłużonych, Park Pamięci i Rozrywki, Najwyższy Most Pieszo-Rowerowy na Litwie, Centrum Alitus, Świńska Ścieżka, Miasto Merecz, czy położony na 40 hektarach powierzchni skansen w Rumszyszkach, gdzie seniorzy poznali dawne instrumenty i litewskie pieśni ludowe. Odwiedzili również słynne druskienniki. Grupa polskich seniorów, zgłębiająca wiedzę z zakresu kultury regionu, uczestniczyła w warsztatach teatralnych prowadzonych przez założyciela teatru Delikates, Wiktora Malinowskiego, i zajęciach z tańca ludowego prowadzonych przez Jakuba Naczmańskiego, choreografa zespołu pieśni i tańca Ziemia Piska. Dzięki działaniom projektowym seniorzy mieli możliwość poznania arkanów sztuki teatralnej, technik scenicznych oraz podstawowych kroków tańców mazurskich i zabaw ludowych. W ramach zadania Program Promocji i Zaangażowania i Tolerancji dla 20-osobowej grupy seniorów z Białej Piskiej odbyło się seminarium na temat wolontariatu. Prowadząca, Barbara Elżbieta Wyłudek, w czasie swojej prelekcji
poruszyła takie zagadnienia jak: czym jest wolontariat, gdzie i jak pomagać, czego uczą nas działania społeczne, bezpieczeństwo wolontariuszy w czasie pandemii, wolontariat w aspekcie prawnym. Wiele emocji wzbudziły warsztaty kulinarne organizowane przez Dwór Kaliszki, które zakończyły się długo wyczekiwanym konkursem MasterChef Senior gminy Biała Piska. Komisja miała niebywale trudne zadanie. Decyzja o tym, kto przygotował najsmaczniejsze pierogi, była bardziej kłopotliwa niż przewidywano. Ocenie podlegały smak potrawy, oryginalność wykonania, estetyka i sposób podania potrawy do degustacji oraz wizualna prezentacja zespołu. Kolejne warsztaty odbyły się w ramach działań wspólnych w hotelu Roś. W ramach integracji seniorzy z Polski i Litwy tworzyli wspólnie świąteczne ozdoby i ubierali choinkę. Weekend zakończył wieczór wigilijny, na który przybyli zaproszeni goście z obu państw, a na stołach podano potrawy przygotowane przez seniorów w ramach warsztatów dotyczących dziedzictwa kulinarnego. Warsztaty kulinarne zorganizowano także po stronie litewskiej, gdzie seniorzy z Białej Piskiej poznali tamtejsze sposoby na doskonałe pączki, chrusty czy golonkę. Wieczorek integracyjny został zorganizowany w świeżo wyremontowanej siedzibie seniorów z Alitusa. Nasi seniorzy mieli również okazję uczestniczyć w pokazie litewskich obrzędów ostatkowych. Wyjazd zakończył się wycieczką na most Biała Róża nad Niemnem, który jest najwyższym mostem dla pieszych i rowerzystów na Litwie. Projekt transgraniczny Interreg Litwa-Polska był wspaniałą przygodą, po której w pamięci uczestników pozostaną tylko dobre wspomnienia, a przyjaźnie zawarte w jego trakcie nie zakończą się wraz z oficjalnym zakończeniem. Warto przypomnieć o skutkach trwałych projektu, do których możemy zaliczyć remont dwóch siedzib seniorów w Alitusie i Białej Piskiej, wyposażenie ich w sprzęt niezbędny do prowadzenia działalności, wybudowanie podjazdu dla niepełnosprawnych przed siedzibą w Białej Piskiej i publikacja z sekretnymi przepisami seniorów z obu miast. Przyjaciele, nie mówimy żegnajcie, a po prostu do zobaczenia!